poziom trudności. Szeregowy, łatwy. Sierżant normalny, trudny. Sierżant! Perma śmierć, bezlito... Oj! Jak perma śmierć, ale nie tylko ty umierasz, twój zapis gry też. Wszystko jest trudniejsze, poza tym, gdy umierasz, umierasz, nie ma drugich szans. No to nie, to ja tak nie chcę. Bezlitosny? Nie, bo to będzie słabe. Kapitan! Twoja droga do zostania najlepszym strażnikiem więziennym będzie trudniejsza. Wszyscy są od ciebie silniejsi, a utrzymanie pokoju w więzieniu nie będzie... raczej będzie wymagające. Kapitan! Tego nie załączam, bo to syf będzie. Go kapitan, i tak jest ciężko. O, a słyszałeś może o ostatnim buncie tutaj? Nie. Kilka miesięcy temu doszło do ogromnych zamieszek. Więźniowie otworzyli wszystkie cele i próbowali przyjąć kontrolę nad placówką. I było to dokładnie dzień po tym, jak przyszedł do nas nowy strażnik. Można pomyśleć, ale pech, ledwie zaczął służbę, a już musi stawić czoło zbuntowanym więźniom. Ale okazało się, że to więźniowie mieli większego pecha. Ten koleś był jak jednoosobowa armia, albo jak John Wick. John Tydzień. Z tego filmu akcji, gdzie mafiozi zabili mu kota. A nie, no, opanował bunt praktycznie sam. To ja będę. Biuro naczelnika. Szefito. Kenneth Duncan. Niski respekt mam z nim. Ty musisz być nowy, witaj, jestem Kenneth, jestem naczelnikiem tego więzienia, miło mi cię poznać. Jak się czujesz nerwowo, co? Nie, czuję się dobrze. Dobrze słyszeć, pewność siebie jest tutaj niezwykle ważna i darujmy sobie formalności, możesz mi mówić panie naczelniku. Wracając do tematu, tutaj masz listę swoich obowiązków na ten dzień. Lista będzie w twoim dzienniku, pod którym przymiot. Na mapie ci zaznaczę, gdzie musisz się udać najpierw. Po każdej rutynie masz prawo do przerwy. Możesz trochę odsapnąć albo pooglądać placówkę, żeby zrelaksować się w pokoju strażników. Jest tam kawa i w ogóle. Ponczuchy! Jak już skończysz wszystkie swoje zadania na ten dzień, to udaj się do pokoju odpraw i tam zdaj raport z dnia. Okej. Okay. I to wszystko? Pytania? Hipotetycznie, co się stanie, jeśli zostanę ranny lub bardzo pobity? No, do pielęgniarki. Gdzie jest taleta? Kiedy dostajemy wypłatę? Ze zwykłego questa mi już respekt ze strażnikami urósł. Dobra, gdzie? Blok z celami. Idziemy więźniów zobaczyć. Tak jak piszesz. Tu, udaj się do bloku z celami. Ha! Tu są prawdziwi rozrabiacy. Elo. Sprawdzanie obecności. Twoim pierwszym zadaniem jest sprawdzenie obecności. Wejdź do dyżurki, która znajduje się po lewej stronie od wejścia i użyj dźwignię, by otworzyć cele. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Kliker, domyślnie Q. Podejdź do każdego z więźniów i zlicz ich za jego pomocą. Kiedy więzień nie stawia się na zbiórkę, podejdź do niego i z nim porozmawiaj. By dowiedzieć się, co jest przyczyną takiego zachowania. Reaguj, gdy więźniowie nie zachowują się poprawnie. Użyj jednego z narzędzi przymusu bezpośredniego. Szkoda, że nie mam pistoletu. My się szybko nauczyli, żeby nie wychodzić i się bić. Na dyżurkę. Dobra. Co tu krewsko jest? Kurwa jego mać. Kto taki jest agresywny? Fiut. Przeszukaj. Coś tu śmierdzi. Fadista. Nikatata. H2P Fiut. Dobra, liczymy chyba. Jest. Fiut. Lucky Florida. Dzięki, dwutlenek. Wszystko się zgadza. Krecik Freeman. Jest. Tu dwóch naraz jest. Evo Mine. Jest. Nieopodatkowany jest. Cichy chłopczyk. Weeb. W sensie ma to w aktach, to nie że ocenia. Co ma piąchę nad głową? Wań 7. Takie życie. Przeszukajmy. Nie ma nic. Dupa mnie swędzi. O Jezus Maria, on wygląda agresywny charakter. Nienawidzi Endless Lula. Zawłamanie siedzi. Kurwa. Nowa kula. Karkos.
Dzięki, Harisgar. Wyłaź. Udział w rytualnym gwałcie zbiorowym? Hazesa, to by się zgadzało. Z gangu Weebu. Dlaczego nie jesteś na zbiórce? Źle się czuję, widzowie. Dziś streama nie będzie. Właśnie tak. W takim razie zgłoszę to naszemu lekarzowi dyżurnemu. Nie trzeba, wiem co mnie jest, zaraz mi przejdzie, po prostu poleżę sobie. Coś kombinuję! W takim razie poleżysz w pokoju medycznym pod opieką lekarza. Niech ci będzie, ale będziemy ci mieć na oku, znaczy ci obecność. To znaczy... Ufamy mu, chociaż on jest bardzo agresywny. Dobra, zaufamy. Empatia u klawisza to rzadka cecha. Jak się źle czuję? Trzeba to zrozumieć, widzowie, nie wyzywać. No. Pa. Policzymy go. Ale zamkniemy, żeby nie wyszedł czasem gdzieś. Luki Florydy. Nie, to jest Merha, nienawidzi Luki Florydy. Wucha Batman. Gustavo. O, cwany staruszek, bananowy szuwi. On ma rozdwojenie jaźni, dwie osoby w jednym. Zaliczone. Teraz jest twój czas wolny, możesz go nie wykorzystać grając w minigry oraz przede wszystkim na wykonanie zadań pobocznych. Napierdalają mnie kolana jak cholera, będzie padać jak nic. Może to z braku ruchu? Medyk się znalazł, ja wiem co mi dolega. Niuch, chyba ktoś się zesrał. O ty! Nikt się nie zesrał, dziękuję, tydzień bez streama. Skurwy synu. Komu by coś podpierdolić? Oj. Coś mi się tu nie podoba. Złodziej w więzieniu. Ciężko było, ale się udało. No. Robione questy w czasie wolnym. Ostatnia rzecz, jeszcze warsztat. Zaprowadź wybranych więźniów do warsztatu. Przydziel im narzędzia i nadzoruj ich pracę. Zwracaj uwagę na naganne zachowanie lub obijanie się. Dobrze, kogo bierzemy do warsztatu? Ja bym jakiś uzdolniony wziął widzów. Rutyna warsztat. By udać się na warsztat, najpierw przy pomocy klikara wybierz więźniów do pracy. Wskazane osoby ustają się do zbiórki. Gdy zbierz maksymalną liczbę osób do pracy, wybierz komendę za mną, domyślnie tab. Okej. Okay. Zbiórka. Mam 5 osób. Wziąłbym Fiuta. Jeden. Fadista. Dupa mnie swędzi. Mnie nos i to tak ekstremalnie dziś, czy jakbym napad miał. Luki Florida nie. Krecik nie. Evo Mine nie. Nieopodatkowany też nie. Cichy chłopczyk. Niech będzie. Wine 7. Nie. Flotar. Myślę, że jest całkiem zdolny. Nowa kula. Nie. Kargos. Źle mu z oczu patrzy. Hazesa. On jest agresywny, kurwa. Nienawidzi Kargos. A co by było, jakbym wziął tego i tego? Nie chcę w ryj. Dobra, go Hazesa. Ostatnia osoba. Nymercha. Nie wiem. Wucha Batman. Endless Lul, Gustavo i bananowi Szuwi. Ty, dziadka możemy wziąć w sumie. Dziadek doświadczeniem będzie wspomagał ekipę. I to są dwie osoby w jednym. Przeżył tyle co dwóch więźniów. Nie dziadek? Czemu nie dziadek? Dziadek! Ale ekipa. Jezus Maria, ale... I źle patrzy też z oczu Flotarowi. Patrzy się jakby... Już czuję, że mam się bronić, jak tam nie patrzy. O. Dobra, już spałem, idźmy, bo coś tu śmierdzi. Za mną! Wężykiem! Dobrze.
Więźniowie muszą pracować przez określony minimalny czas, ale im dłużej będą pracować, tym więcej pieniędzy zarobi więzienie. Dobrze. Przydzielmy narzędzia. Proszę czekać. Śrubokręt. Pilnik. Nóż. Klucz. Młot. Ligasta, noti tu. Klucz. Takim samym zabiłem mojego wspólnika. O kurwa. Cichy chłopczyk. Mu możemy dać nóż, bo on jest niegroźny. Dzięki, Baston. Masz nóż. Tobie to bym nic nie dawał. Azersa, dosyć pierdolenia, robota czeka. Kurde, masz szubochlen. O nie, temu powinien dać pilnik, bo jest niebezpieczny. A dziadek? Dziadek coś co... młotek dziadkowi. I została... owca ostatnia. Masz ten pilnik i do roboty. Już. Syfu po tym sprzątać, co ty gadasz? Pilnuj, by więźniowie pracowali. No pracują. Pracuje. Piłuje. Coś tu... A ten... Co on robi? Coś tam robi. Dzięki for Karole. Dziadek, rób! Czemu nie pracujesz? Chwilę przerwy potrzebuję. Wiedziałem, żeby dziadka do ekipy nie brać. W porządku, ale nie nadużywaj przerwy. Bądźmy mili. Ranni więźniowie? Czas jak więzień może odnieść ciężkie rany z powodu walki lub zranienia kosą. W takim przypadku należy jak najszybciej wezwać pomoc. Kofalówka. Więzień może krwawić, jeśli pomoc nie zostanie mu udzielona, może umrzeć. Martwego więźnia zgłaszam podobnie jak rannego, ale jego ciało zostało przeniesione do kostnicy. Nie umrzesz! Pomogę ci! Kurwa, który? 1, 2... O! Halo? Wezwałem pomoc. Kiedy się pojawi ogień, trzeba... O kurwica! Gaśnica! Gaśnica! Ej! Kurwy! Skurwy, synu dziadka zostaw! Gaśnicę! Jezu, idę zeszłam! Gdy minimalny czas pracy zostanie osiągnięty, możesz zwołać... Nie, teraz gaśnica! Rozprzestrzenia się! Gaś! Pięknie. Kto podpolił? Ała. A jak jest in Hadija? Oddawaj. I przygotuj się na kontrolę? Oj, coś kombinuje. Widać to po nim. Dziękuję for Karole. Przeszukaj go. Żeby czegoś nie ukradł. To jeszcze taki jest fiutab. Przeszukamy. Ha! Batonik. Wiedziałem, że coś tu kurwa jest nie tak. Skończyło się. Fedista la makata. Nomato, rykutu. Legalny jest? No tak, ale może być dla mnie, nie dla niego. O, 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 o! Ty kurwa.
Kontrabanda nielegalne, $63. Zabezpiecz? Nie no, nikt nie patrzy chyba. Fedista la macata. Wiedziałem, że coś nie tak jest. Tam. Fentanyl? Fadista. Nie wiem, co to było. Ale coś niepokojącego na pewno. No ty tu. Spałować go myślicie? Nie, nie będę taki. Przeszukajmy kibel jeszcze. Oj! Pilnik! Kurwa, przestępcy sami. Respekt z nimi spadł. Nie no, nie mogę. Dobra, to jeszcze jak fiut miał, to flotar musi mieć na 100%. Nie widzę innej opcji. Cześć, koleżko. Pokaż kibel. Ty no. O, narkotyki. Nie wiem, co to za narkotyk, ale... Ale ci go zostawię. Nie wzrosło... Nie ma szacunku za to? To nie ma narkotyków w takim razie. Zabezpiecz. Skończyło się. Ci panie. Jeszcze łóżko przeszukamy. No, jeszcze ciekawa. A pewnie potem jakaś... Nie no, tak to nie. Zabezpiecz. Spada reputacja, ale no niestety. Podczas tej rutyny musisz przeszukać zawartość przesyłek. Podejdź do półki z paczkami i weź paczkę, domyślnie E. Dobrze, dobrze. Tu są niesprawdzone, tu są sprawdzone. Eva Mine, paczka. Poka, zobaczmy, co tu jest. Weź. Ta, książka, już znam takie numery. Jak to otworzyć? Dwóch Polaków. Kurwa. Gościu. Flotar? Oj. Ta paczka na koniec zostanie. Co tu mamy? Obu... Nie, mogę to jakoś zarekwirować, żeby nie dostał tego, bo ja nie wiem, czy to nie narkotyki jakieś. Nie mogę, zostanie, nie mogę tego. O, jakieś suksy. O kurwica. Chyba bezpieczne, co? Czekoladka. Mleka. Biała czekolada. Zjadłem taki kawałek. Smakowicie wygląda. Nie no, ładnie, wszystko czyste. Niech będzie. Patrzcie, jak dbają o więźniów, przyjaciele zza muru. No i tutaj ta paczka, to od razu już bym dał. No nie wiem. O, proszę. Pilniczek. Kolejna rzecz, co tu? Tata, landrynki. Na pewno. Dobra, resztę mu zostawimy. Ale to jest przestępstwo. Od razu powinno sprawdzić się, kto tą paczkę nadał, jak i zapytać się, co to za pilnik. Co to? Stempel. A. Bez więźnia. Którego? Przeszukaj więźnia. Kamil Horen. Iły. Zostawić mu to? Nie. Chociaż mi zaraz respekt spadnie. Sprawdź dokumenty więźnia i potwierdź odpowiednią pieczątką.
Sprawdź zgodność odcisków. Zgadza się, zgadza się, zgadza się, zgadza się. Zgadza się, zgadza się. To też, to też, to też, to też. Gobrachan! Wezmę strażnika. Chyba będzie mu zaglądał do... Kolejny więzień. Co dobry był. Złe numery były, dobre były. Proszę im to dać. O! Co ze sobą wziąłeś, wziąłeś do więzienia? Nic. Dokumenty, więc tak. Jean Garcia, zgadza się. 712-630, zgadza się. Posiadanie pirackich gier. O! Widzicie widzowie, zaraz można trafić do więzienia. To. Wszystko się zgadza. Zatwierdzamy. Myk. Halo. Kolejny? Ty, fajna ta opcja. Jak w Papers, Please. Co to? Ciastko? Chcesz zagrać? Chcesz spróbować zarobić? Nic nielegalnego, niewinna gra w kosza. Tak. Co oferujesz? Mini zawody dla podkręcenia emocji za kaskę. Dzięki, Jatous. Założy się, że nie trafisz 5 razy do kosza w ciągu minuty. Czy wchodzę w to? Szykuj kaskę. O ileś zakładamy? O $10. Gotowy? Tak. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Przegrał. Pod cele. Z fiutem będą problemy. Już czuję. On się niebezpieczny wydaje być. Dobra, lecimy. Myk. Do celi. Do celi. Do celi. Do celi. Do celi. Co robisz? Kurwa! Mówiłem, że z fiutem będą problemy. Ej, cię nie chcę bić. Zostaw. Kurwa! Wszyscy się biją na... Czemu inni strażnicy stoją? Pomocy! Bij go! Pałuj. Ładnie. Trzeba ich zliczyć jak najszybciej, żeby wrócili do celi wszyscy. To... To... Jazda. Do celi... Do celi... Dobrym strażnikiem bym był. E! Wszyscy? Wszyscy. Użyć dźwigni, aby zamknąć cele. Nie widziałem tego szota. Co to za szocik? Nie rozumiem. No dobra, ale chuj z tym, no była współpraca, nie ma, no i tyle, no. Wyjebane. Aha, to wiesz lepiej, to dobra, gratuluję ci też. Ale nie, co? Kurwa, nie lubię takich sytuacji, bo mimo że ja nie jestem zaangażowany w to, to czuję jak kwaśna atmosfera tam jest. Nawet ciężko mi to oglądać. Masz tego klikera Zaxa? Ile się dziewczyn smutny Maciuś obróciło? Maciuś jeszcze nie napisał. Maciusia pytałem, nie was, o, napisał, że zero. No i... Co mam on o tobie mówi? Co to?
Zreportujcie tego Wojtyła 2K21 jak możecie za omijanie bana na Twitchu. Kurwa nauczy sierwa jebane bez honoru. Sierwo jebane omija kurwa bany na Twitchu. Można zbanować, bo jakieś VPN-y kurwa używają. Nie chcecie tu widzieć, jesteś frajerem, wiesz dlaczego. Rozjebałeś się. Zreportujcie. Wezwij strażnika. Spoko. Nowy więzień, to już obiło. Bez podkoszulki? Sprawdźmy twoje dokumenty. Cory Moore, Moore, 731, 731, 462, 462. Zgadza się. Oj, coś tu śmierdzi z odciskami palców. Kolego. Wypieprzasz. Coś kombinowałeś. Pilnuj porządku. Pilnuję, pilnuję. Co jest? To mnie? Kurwica. Lej go. Buntownika. Kurwicy. Dobra, wezwijmy. Pod czwóreczką. Żeby nie umarł. Cztery. Zarobione. I jeszcze tutaj był chłop, co się... Co można z nim coś zrobić. Czy chce się zabawić? Chce. Zabrzmiało to bardzo jednoznacznie. Chce. Nie to miałem na myśli, o zakład chodzi w wyciskaniu sztangi na czas. Jakie warunki zakładu? Z kumplami uważamy, że 15 razy w minutę? Dam radę. $50. Wszystko co mam. Okej, okay, lecimy. Jeden. Dobra. Dobra, ale pieniędzy zarobionych. Pięknie. Dobra, chyba tyle ze spacerniaka. Udaj się do bloku z celami. Speedrun. Co? O kurwica. Co jest? Naprawdę. Ale głośno, kurwica. Ja się zajmę. To ja. Mam latarkę, mam. W warsztacie bezpieczniki. Ktoś tu chce sabotować coś. Oj. 1, 2, 4, 3. Słyszę. Vine 7 z bloku B brakuje. Trzeba go znaleźć. Czas działa na jego korzyść. Wyjść na spacerniak i wejście główny i pokój przeszukań. Najprawdopodobniej to przez tamte... Trzy miejsca trzeba sprawdzić. Ale na pieprza głośno. Dobra, czyli tak, lecimy. O tu. Czysto. Ale zostaniesz spałowany, Vine 7. Midas tu, Mita. Nie bi? Ja bym cię zastrzelił, jakbym miał broń. Czy ty ukradłeś bezpieczniki? On to zrobił. Za próbę ucieczki i zakłócanie funkcjonowania placówki karnej grozi ci wydłużenie kary. Nie jest tu bezpieczny. Jak to? Jeśli masz problem z innymi skazańcami, to zgłaszaj takie sprawy naczelnikowi. Właśnie. Musisz wszystko powiedzieć. Bo inaczej będzie problem. Jak to? Gdzie drugi? Indomatati.
Idasto mi ta fa. Pendo mi ta dato sto. O, słuchaj. Zgadza się. Myk. Oj. To jest kolejność? Jeden. Ora tam. Nie ma co wmyśleć za dużo. Jakoś tak. Informacje. Szefie, przyczyną chwilowej usterki w dostawie prądu był Wajn 7 z bloku B. Dobre pytanie. Dzięki, White Michael. Prawdopodobnie się włamał, a sam próbował okazji. Kilka lat za coś takiego dostanie. Krocie chuj. No niestety, takie życie. Ryzykujesz, ale... Jak się nie uda. Zostaw. Nikt nie widział. Nie odjeb syfu. Dzięki. Oj. Czemu? Zostaw go, kurwa. Co to pierdalasz? Nic ci nie zrobił. Nie tykaj pistoletu jego i pały. Batonik? Zostaw. Czekaj, co? Czemu mi ubyło? Zostawiłem mu batona? No nie odpierdalej, nic nie zrobił, kurwa. Elo. Pomyśl. Się non stop. Bić klawisza. Dobra, zagrajmy, to może eventy wstrzyma, jak będę grał w kosza. A to jest darmowa kaska. Bo tu można oszukiwać. Szykuj kasę. O, $10? Ja pierdolę. To $10 to jest... Jeden. Dwa. Kurwica. Trzy. 4. Ty, czekaj, 0 na 5? Ty, co jest, kurwa? Ej! Koło mi zrenina. Oj. O cię chuj. Co ty zrobiłeś? Chryste panie. Wstaje dzisiaj? O kurwa. On już nie wstanie. Wajn 7 został zamordowany. Do kostnicy go chyba, no bo co?
Co się stało? Ten sam, który chciał uciec? Dokładnie ten. A, mówił o zagrożeniu. Jak mogło do tego dojść, gdzie był strażnik? Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Czy wzywam policję? Z policji? Na morderstwo? Ja to zrobię. Wezwij obsługę kostnicy. Jak? Dragi, zabierz. Oj! Ty, strażnicy chyba patrzyli. Nie wiem. Coś smisowałem? Rama chyba. Rama albo materac. Fragment kosy, co jest? Ten kawałek metalu jest łamany, możliwe, że to odłamek z kosy. Nie znalazłem reszty. O kurwa, proponuję przesłuchać Flotar, był bliskim kumplem ofiary. No to ładnie się zaczyna dziać. Trzeba porozmawiać ze strażnikiem, który miał dyżur w monitoringu. Może kamery uchwyciły coś, ale nie zostały uszkodzone lub zasłonięte. No cóż, strasznie. Stanę premię? Stanę. Porozmawiaj z Mario Nelson, czyli ze strażnikiem i z Flotarem. Monitoring. Tu. E, ty! Geren Aron! Koło Wizrydinar! Kamery uszkodzone zostały. Kto uszkodził kamery? Ethan Collins, strażnik. Miał zasłoniętą twarz, ale byłem w stanie rozczytać imię na odznace. Zgłosił to, naczelnik nie mógł dzwonić, jakbyś mi wyrazili, wracając... Dobra. Nie ma. Rama? Jest, uszkodzona kosa. No, jesteś podejrzany o morderstwo pierwszego stopnia. Masz zakaz opuszczenia swojej celi. Twoje cel znalazłem kosę, stygnął pań 7. Spierdalaj, nikogo nie zarżnąłem. Sam spierdalaj. Nie lubiłem gnoja, ale to nie jadałem mu tą kosę w żebra, jasne? Ktoś mnie wyrabia. Nie będziesz się tłumaczył, zostajesz tutaj. No kurwa, serio? Ktoś mnie wyrabia. Dowiem się tylko, kto to już... Wifi. Pierdolony złodziej, o panie strażnik, musi mi pan pomóc. Co się stało? Kto? Bo skipnąłem, kurde. O ja pierniczę. Pierścionek, bananowy szuwi. Nie no, cichy chłopczyk to ukradł. To jest proste akurat. Oszuście, kurwa, co zrobiłeś? Słyszałem, że to tylko dzieje się... Tak? Wieści? Dowody obciążające. Powinny być. Do izolatki idzie. Do mistera Tutu. Z którym? Z tym, co zniszczył kamery. Strażnik uciekł. Poczekaj na decyzję sądu. Coś mi się wydaje, panowie, że uśmiercą go. I będziemy patrzeć na karę śmierci, jak na krześle. Mam informację dla ciebie. Sąd podjął decyzję, by nieopodatkowany zaostrzyć karę. Ile lat więcej? Dostał karę śmierci! Nieopodatkowany. To nie wszystko. Termin egzekucji został mu wyznaczony na jutro i to ty poprowadzisz tą egzekucję. Ja pierdolę. To duża odpowiedzialność. Pozdrowionka. Pozdro.
dasz sobie radę. Jak to? Ja nie robiłem takich rzeczy. Biedny. No tak jest. Idziesz ze mną? No smutno trochę. Chryste, panie, chyba mnie nie będą lubić za to, co zrobię. O jasny gwin. Siadaj. No cóż no. Trzy. O, jeden. Ma człowieka. Dobra, widzowie. Chyba będziemy jednak grali jutro i dokończymy tą grę. Więc no. Póki co, to na tyle. Grało się wybornie.